Kibice w Paryżu wyszli pilnować porządku. Zamieszki w liczbach, ile szkód wyrządzono w 6 nocy. Ponad 1 000 000 euro uzbierane na rzecz francuskiego policjanta. Holandia ostrzega przed sztuczną inteligencją. Policjanci, którzy brali udział w aresztowaniu Polaka, zostali zawieszeni. O dzikach, które zjadły 2 kg nielegalnych substancji. Oto zaledwie kilka newsów z drugiego odcinka przeglądu informacji z Dzikiego Zachodu. Zapraszam do oglądania. Od kilku dni we Francji trwają zamieszki, o których nagrałem nawet specjalny film na moim kanale. W dzisiejszym odcinku część newsów będzie poruszała temat Francji, ale nie będę mówił wyłącznie o wydarzeniach z tego kraju, więc oglądaj do końca. Apel babci zastrzelonego nastolatka. Babcia Nahela wypowiedziała się w mediach, apelując o zaprzestanie zamieszek. W rozmowie powiedziała, że uczestnicy wykorzystują jej wnuka jako pretekst do robienia dymu. Babcia chłopca powiedziała również, że rodzina 17-latka chce, aby zapanował spokój. Jej słowa brzmiały tak. Nahel nie żyje. Moja córka nie ma już życia. Niech nie rozbijają witryn sklepowych, niech nie niszczą autobusów i szkół. Chcemy uspokoić sytuację. Nie tylko babcia Nahela, ale wedle sondażu również 9 na 10 Francuzów twierdzi, że śmierć nastolatka to tylko pretekst do wzbudzania zamieszek. Co prawda starcia uliczne nie są tak intensywne jak były, ale nadal trwają. Według mnie jeszcze za wcześnie, aby rząd Francji mógł triumfować zwycięstwo. Zamieszki trwają już 6 nocy, a tak prezentują się w liczbach. Ponad 11 tysięcy pożarów, prawie 6 tysięcy spalonych pojazdów, ponad 1 000 zniszczonych budynków, ponad 250 ataków na posterunki policji, żandarmerii i straży miejskiej, ponad 700 rannych policjantów, ponad 30 rannych strażaków, z czego jeden strażak zmarł. Kibice porządkują miasto. Aby pomóc uspokoić uczestników zamieszek, do akcji wkroczyli kibice. W internecie pojawiły się nagrania, w których fani Lyonu podjęli działanie. Wyszli na ulicę i postanowili szukać prowokatorów. Policja nie daje rady, to może kibicom uda się coś zdziałać. Zbiórka na policjanta. Wydarzenia we Francji poruszyły tak wiele osób, że zostały założone zbiórki funduszy. Jedna na rodzinę Nahela, a druga na policjanta, który tego feralnego dnia oddał strzał. Zbiórka dla funkcjonariusza osiągnęła 4 razy większą kwotę niż zbiórka dla rodziny ofiary. Do wtorku dla oskarżonego uzbierano prawie 1,5 miliona euro. Co wiemy o Nahelu? Nahel był jedynakiem, który nigdy nie poznał swojego ojca. Był fanem motocykli i rapu. Wystąpił nawet w jednym z teledysków znanego marsylskiego rapera Jula do kawałku Ragnar. Uczęszczał do szkoły średniej, w której kształcił się w zawodzie elektryka, lecz jego frekwencja była bardzo niska. Dołączył do stowarzyszenia, które pomaga dzieciom z trudnych środowisk poprzez angażowanie ich w aktywność sportową. W przeszłości miewał problemy z policją i jego dane figurowały w policyjnej bazie TAI. Jak podaje BBC, w ubiegłym tygodniu trafił do aresztu za niezatrzymanie się do kontroli policyjnej. Jego notowania związane były z jazdą samochodem bez uprawnień i ubezpieczenia oraz za używanie fałszywych tablic rejestracyjnych. Nastolatek w dniu śmierci prowadził samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Teraz przejdziemy do newsów z Holandii. Najpierw opowiem o sztucznej inteligencji, o której zaalarmował Krajowy Koordynator do Spraw Bezpieczeństwa i Zwalczania Terroryzmu. Sztuczna inteligencja zyskuje na popularności i może jej używać każdy, co wiąże się z wykorzystywaniem tej technologii przez grupy przestępcze. Można dzięki niej generować tekst, obrazy, filmy, czy na przykład podrabiać czyjś głos. Materiały, które jest w stanie wygenerować, są coraz trudniejsze do zweryfikowania. W dokumencie rocznej oceny bezpieczeństwa cybernetycznego ostrzegają o możliwości użycia jej przez przestępców. Skoro można użyć głosu każdej osoby i spreparować na przykład telefon do rodziny czy banku, to grupy przestępcze mogą to w niecny sposób wykorzystać, więc jak zweryfikować, że nie dzwoniłem ja czy ty, skoro użyto naszego głosu? Dzisiaj za pomocą sztucznej inteligencji można zrobić praktycznie wszystko. Można to zauważyć choćby na TikToku, na którym udostępniane są filmiki Andrzeja Dudy, przemawiającego do narodu fikcyjnymi tekstami, ale swoim głosem wygenerowanym przez tą technologię. Zawieszenie policjantów po zatrzymaniu Polaka w Rotterdamie. W jednym z ostatnich filmów opowiedziałem o śmierci młodego Polaka podczas aresztowania przez policję. Mam nowe informacje w tej sprawie. Jeśli nie znasz tej historii, zobacz mój film odnośnie tego zdarzenia. Wiele osób twierdziło, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan i po części tak się stało.
10 policjantów, którzy brali udział w zatrzymaniu, zostało zawieszonych w pełnieniu obowiązków służbowych na ulicach, ale nie postawiono im jeszcze żadnych zarzutów. Dodatkowo mogą oni pracować w policji, tyle że nie w terenie, a za biurkiem na komendzie. Stwierdzono, że gdyby patrolowali ulicę, mogłoby to prowadzić do niepokojów społecznych. Prokuratura wskazała jasno, że mieli oni swój udział w śmierci Polaka, ale śledztwo nadal trwa, więc na ten moment więcej zrobić nie mogą. Holenderska policja lubi umarzać sprawy. Przekonał się o tym Holender, któremu okradziono samochód. Straty wyceniono na 4000 euro, a policja rozłożyła ręce. Mężczyzna postanowił działać samodzielnie. Przeglądał materiały z monitoringu i analizował, aż w końcu namierzył sprawców kradzieży. Po ustaleniu danych złodziei udał się na komendę, ale na miejscu usłyszał, że takie sprawy zgłasza się tylko online i czy ma jakiekolwiek dowody w sprawie. Po przedstawieniu nagrań funkcjonariusze oznajmili mu, że nie dotyczą okradzionego samochodu. Według nich na nagraniu jest inny samochód ograbiony w ten sam sposób, ale nieco dalej, więc dla nich to żadne dowody. To dość dziwne, żeby policja pytała o dowody poszkodowanego, zamiast samemu ich szukać. Mimo że właściciel Mercedesa namierzył ich dane personalne oraz adresy, dostarczył nagrania na biurko policjantów, to sprawa została umorzona. Spodnie warte życie. Dwóch nastolatków powadziło się o spodnie, gdy 14-latek chciał odzyskać część garderoby, to 17-latek wpadł w szał. Kłótnia przerodziła się w bójkę z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Kilkukrotnie ugodzony nożem w klatkę piersiową 14-latek zmarł. Sąd ocenił tą sprawę i zarzucił 17-latkowi nieumyślne spowodowanie śmierci, orzekając 14 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok zapewne byłby większy, ale według biegłych sprawca nie był w pełni władz umysłowych, więc nie do końca był poczytalny. Sprawy z użyciem noża w Holandii to bardzo popularne przestępstwo. W ostatnich dniach w Hadze dwóch dzieciaków pokłóciło się w piaskownicy i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, co wydarzyło się podczas sprzeczki. W kłótni 9-latek wyjął nóż i zaczął grozić 6-latkowi. Policja nie za wiele mogła zrobić oprócz rozmowy z rodzicami. W Holandii do 12 roku życia jesteś praktycznie bezkarny i niemożliwe jest postawić dziecko przed sądem. W temacie przestępczości na Zachodzie prowadzę serię Dziki Zachód, w której pokazuję filmy z incydentów oraz o nich opowiada. Jeśli jesteś nowy na moim kanale, zobacz poprzednie odcinki z tej serii. Za kilka dni wleci kolejny, więc nie zapomnij zostawić subskrypcji, aby tego nie przeoczyć. Młodzi ludzie sprawcami przestępstw. Obserwując to, co dzieje się w Holandii, można dojść do wniosku, że przestępstwa popełniają coraz to młodsi ludzie. W Amsterdamie 24 grudnia doszło do strzelaniny, w której życie stracił 17-latek. Podczas kłótni 16-latek wyjął broń i oddał śmiertelny strzał do ofiary. Jako że sprawca był nieletni, wyrok, jaki usłyszał, to zaledwie 12 miesięcy w zakładzie karnym dla nieletnich i 8 miesięcy w zawieszeniu. Musi również zapłacić łącznie 40 tysięcy euro odszkodowania dla rodziny ofiary. Do tej sprawy będzie również odpowiadał 15-latek. Nagrania z kilku sytuacji z młodocianymi przestępcami wrzuciłem na Twitterze, ponieważ ze względu na drastyczność scen nie mogę ich publikować tutaj. Strzelanina w okolicach Rotterdamu. Skoro jesteśmy już w temacie strzelanin, to w ostatnim czasie na parkingu w centrum miasta w miejscowości Vlaardingen został zastrzelony mężczyzna. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować. W związku z tą sprawą zatrzymano 17-latka i teraz służby badają, jaka była jego rola w tej egzekucji. Z tego, co na ten moment wiadomo, chłopak przebywał w pobliskim domu i posiadał przy sobie broń, ale motywy są badane przez śledczych, więc nie wiadomo konkretnie, dlaczego padły strzały. Dziki, które polubiły nielegalne substancje. Na koniec zabawny news z Włoch o dzikach, które zjadły 2 kg nielegalnych substancji. Filmiki dzików w śniegu nie są przypadkowe. Plany członków gangu nie zostały zrealizowane i finalnie trafili za kratki. Postanowili, że nielegalne substancje spakują w worki i ukryją w lesie. Byli przekonani, że żaden człowiek ich nie znajdzie i nie mylili się. Nie ludzie, a dziki odkryły worki i chętnie się nimi zajęły. Policja na ten gang nie miała żadnych dowodów do momentu tego incydentu. Po wybryku dzików przestępcy zaczęli rozmawiać przez telefon o tym, co się wydarzyło, a że byli podsłuchiwani przez policję, to nie dość, że stracili nielegalny dorobek, to jeszcze najbliższe lata spędzą za kratami. Co do dzików, to nic im się nie stało i po otrzeźwieniu wróciły do swoich codziennych zajęć. Na dzisiaj to by było na tyle. Jeśli podobają Ci się moje produkcje, zostaw łapkę w górę, a jeśli jesteś nowy na moim kanale, zobacz moje poprzednie filmy i nie zapomnij zostawić suba. Do usłyszenia.